Jeśli już nikt z Państwa radnych nie ma w tej kwestii już nic do zaprezentowania, to ja chciałabym jeszcze się ustosunkować. Przedstawię się jeszcze raz, bo może nie wszyscy mnie znają. Nazywam się Wiesława Korulczyk i reprezentuję Stowarzyszenie Świadomi Międzyrzec. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej, to jest od 2004 roku, opłacam podatki do gminy Międzyrzec Podlaski. To już jest 20 lat. Nie wzięłam się znikąd. Interesuję się wydarzeniami w kraju i śledzę je systematycznie, między innymi pracami Sejmu i Senatu. Dnia 17 sierpnia 2023 została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, podpisana przez prezydenta RP dnia 1 września 2023, która weszła w życie 27 października 2023. Już w okresie procedowania nasilił się ogólnopolski sprzeciw społeczny jako projektu rażąco naruszającego naszą Konstytucję RP, w tym podstawowe zasady państwa prawa oraz fundamentalnych zasad praw i wolności obywatelskich. Także do tego sprzeciwu dołączył się Związek Gmin Wiejskich RP, wyrażając swoją krytyczną opinię pismem skierowanym do Sejmu RP. Wśród bardzo niepokojących zapisów wymienionej ustawy wskazałabym, po pierwsze, zatłaczanie spalin pod ziemię do górotworów pod domy Polaków i istniejącą infrastrukturę powodujące bezpowrotne skażenie wód pitnych i gleb, zakwaszenie kwasem węglowym z nieuniknionymi skutkami wycieków na powierzchnię, powodującymi duszenie wszystkiego, co żywe. Po drugie, zatłaczanie spalin pod ziemię do górotworów odbiera Polakom na zawsze możliwość korzystania z wód geotermalnych oraz solanek. Eliminacja wielkich obszarów występowania geotermii w Polsce poprzez utworzenie składowisk spalin ponad poziomami gorących solanek i wód oraz gorących skał. Przez składowisko spalin, w którym CO2 zostanie zatłoczony i sprężony z objętości 1000 m sześciennych do 2,7 m sześciennego, nigdy już nie będzie można wykonać odwiertu geotermalnego, bo skutkowałoby to erupcją sprężonych spalin i katastrofą z wieloma ofiarami w ludźmi. Dyrektywa CCS wskazuje jednoznacznie, że zatłaczanie CO2 pod ziemię wyklucza możliwość poszukiwania i eksploatacji gazu ziemnego i ropy oraz wykorzystanie geotermii jako źródła energii. Wykluczenie to jest trwałe na wiele setek lat. Spaliny zatłoczone pod ziemią nie będą nigdy do jakiegokolwiek wykorzystania gospodarczego, a ich wyciek lub nagłe uwolnienie to katastrofa dla ludzi i zwierząt. Po trzecie, wywłaszczenie dotychczasowych właścicieli nieruchomości leżących pod złożami poprzez nieuwzględnianie ich jako strony w pracach poszukiwawczych na ich terenie oraz procesie wydawania koncesji na eksploatację tych złóż bez jakiegokolwiek odszkodowania. Po czwarte, ustawa nie przewiduje żadnego trybu odwoławczego od jednoosobowych decyzji głównego geologa kraju, co jest całkowicie sprzeczne z zasadami postępowania administracyjnego i w sposób rażący narusza podstawowe prawa obywateli RP. Po piąte, nakazanie samorządom umieszczania rozpoznanych złóż w planach ogólnych i miejscowych gmin bez prawa zabudowy tych terenów oraz wykonywania remontów istniejących już obiektów mieszkalnych i innych pod karą płacenia wysokich grzywien, co skutkować będzie całkowitą blokadą rozwoju każdej gminy leżącej nad złożami. Jest to ewidentny zamach na jedno z najważniejszych konstytucyjnych praw w naszym kraju, na prawo własności. Konsekwencją kwestionowanej ustawy w przyjętym brzmieniu jest ograniczenie władzy organów samorządowych na terytorium danej społeczności oraz całkowite wyeliminowanie procesu konsultacji społecznych. Po szóste, wydawanie koncesji na działalność górniczą, w tym zatłaczania spalin z opinią samorządów ograniczoną tylko co do zgodności zamierzonej działalności górniczej
z uwidocznionymi wcześniej z nakazu ustawowego przez samorządy w planach złożami, co w praktyce wyklucza im wszelką możliwość sprzeciwu, również na drodze sądowej, bo koncesja jest ostatecznym aktem prawnym. Po siódme, dopuszczenie do składowisk spalin w Polsce wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nigdzie na świecie jeszcze tej technologii nie zastosowano. Przed laty pierwsze próby odbyły się w Stanach Zjednoczonych, lecz nie powiodły się, ponieważ nastąpił potężny wybuch i z dalszych prób zrezygnowano. Takiego doświadczenia nie odważył się zrobić żaden z krajów członkowskich Unii Europejskiej na swoich obywatelach. Po uchwaleniu ustawy przez Sejm w prasie zachodniej, między innymi Czechy, Austria, Szwajcaria i Holandia, ukazały się artykuły wyrażające zadowolenie, iż będą mieli gdzie wywozić swoje CO2 z mieszankami śmieci. Bo z dyrektywy CCS wynika, że kraj członkowski, który zdecyduje się na wdrożenie tej technologii, czyli zatłaczania pod ziemię sprężonego CO2, nie będzie mógł odmówić innym krajom członkowskim do korzystania ze składowisk na jego terytorium. I będziemy śmietniskiem Europy, to haniebne. Wszyscy posłowie, którzy zagłosowali za przyjęciem tych zmian, wzięli na swoje sumienia ludzkie tragedie. Z tych posłów już część nie ma. Jakie działania może podjąć Rada Gminy, aby ochronić nasze środowisko, zdrowie, życie i własność prywatną? Powinna podjąć uchwałę sprzeciwiającą się zatłaczaniu spalin, to jest CO2 z dodatkami, ze względu na to, że w przyszłości będą wykorzystane złoża geotermalne zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. A nade wszystko wpisanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykorzystanie wód geotermalnych. Wtedy gmina jest bezpieczna. Nie ma innej drogi. Podjęcie tej uchwały przeciw zatłaczaniu CO2 z domieszkami uchroni nie tylko teren naszej gminy, ale także pewien pas gmin sąsiednich. Albo się decydujesz na wykorzystanie geotermii, albo zatłaczanie. Nie ma innej drogi. Bardzo wiele samorządów zareagowało na ten projekt. Między innymi gmina Pabianice, Rada Gminy Wodzierady, Rada Gminy Rajcza, Rada Miasta Marki, Rada Miasta Żywiec, Rada Miasta Siemianowice Śląskie, Rada Miasta Dobra Szczecińska, Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rada Gminy Kamionka Wielka, Rada Miasta Nowy Sącz, Rada Gminy Pabianice, Rada Gminy Dobroń, Rada Gminy Żgów. Jeśli chodzi o pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 6 grudnia 2023 roku, podpisanego przez byłego głównego geologa kraju, pana Piotra Dziadzio, które zostało rozesłane do gmin w całej Polsce, jest to odpowiedź na naszą akcję, jak bardzo się mylimy, jak bardzo niemerytoryczne są nasze uwagi do sprzeciwu wobec ustawy z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Pan Dziadzio próbuje strywializować działania obronne obywateli, a samorządów zniechęcić. Pismo jest analizowane przez pracowników i wszelkie uwagi zostaną przedstawione nowemu głównemu geologowi kraju. Na zakończenie, państwo radni, to wy powinniście zadbać o nasze bezpieczeństwo. W waszych rękach jest los mieszkańców gminy. Ludzie zaufali wam i was wybrali, a wybory tuż, tuż. Co powiecie za 10 lat wyborcom i mieszkańcom, jeżeli ktoś przyjdzie i wyłubie obok pod domem dziurę i włoczy wam nie wiadomo co? Wiemy, że może część radnych uzna nas za oszołomów, szurów, foliarzy. Przekażcie to swoim dzieciom, wnukom, że takie oszołomy chcą zadbać o wasze dzieci, wnuki, aby nie mieszkali w śmietnisku albo na bombie zanieczyszczeń. Jeśli główny geolog kraju wpisze na listę wodę i kruszywa, to na przykład taka bereza nie będzie miała żadnych szans rozwoju.
My chcemy dobrze. Robimy to za darmo, nikt nam nie płaci. Ale to wasz obowiązek. Zwrócę się do pana wójta. Panie wójcie, nie wierzę, że nie chce pan mieć geotermii na terenie gminy. Zwracamy się z apelem do państwa radnych za przyjęciem uchwały, tak jak to zrobiły gminy, inne gminy w Polsce. Nie pozwólcie na niebezpieczny eksperyment w naszej małej ojczyźnie, gminie Międrzec Podlaski. I zakończę takim cytatem Romana Dmowskiego, ojca polskiej niepodległości, polityka, patrioty, byłego ministra spraw zagranicznych, publicysty politycznego. Obowiązki względem ojczyzny to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych, co po nas przyjdą. Dziękuję.